Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to jedna z najważniejszych uroczystości w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego. W Polsce jest ona obchodzona w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej. Jest to dzień, kiedy przede wszystkim dziękujemy Panu Bogu za dar Eucharystii. Dziękujemy za to, że został z nami pod postaciami chleba i wina. Najważniejszym czasem, kiedy powinniśmy świętować ten dzień, jest Wielki Czwartek, ale z uwagi na jego pasyjny już charakter, na nakłonienie, na nastawienie ku męce Chrystusa, ku Jego śmierci, zmartwychwstaniu, Kościół ustanowił odrębne święto. Stało się to na skutek objawień, które miały miejsce w Belgii, a także na skutek przeciwdziałania różnym herezjom, które wykluczały obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. W tym roku obchodzimy 700. rocznicę obchodów uroczystych tego święta, związanych nie tylko z odprawieniem uroczystej Eucharystii, ale także z wyjściem z Najświętszym Sakramentem na ulice naszych miast w procesji Bożego Ciała. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest też manifestacją wiary ludzi wierzących, katolików, kiedy z naszą wiarą nie kryjemy się tylko w kościołach, ale wychodzimy z Jezusem Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na ulicy naszych miast. Nie tylko po to, żeby pokazać, ale po to, żeby zamanifestować, żeby pokazać innym ludziom wiarę. I żeby też Pan mógł się zbliżyć do swojego ludu. W naszym mieście, w Częstochowie, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest związana zawsze z uroczystą procesją, która przechodzi główną aleją miasta Częstochowy, aleją Najświętszej Marii Panny. Rokrocznie w innym kierunku, raz z Jasnej Góry do katedry, innym razem z katedry na Jasną Górę. W tym roku ta uroczystość rozpocznie się w czwartek, to jest 15 czerwca, o godzinie 10 Eucharystią odprawianą przez księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego, w Bazylice Archikatedralnej. Około godziny 11 wyruszy procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy w kierunku Jasnej Góry. Ostatni ołtarz będzie się znajdował właśnie na szczycie jasnogórskim. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Częstochowy, a także najbliższych jej okolic do licznego udziału w tej uroczystości. Przede wszystkim tej centralnej procesji pod prowincją księdza arcybiskupa powinna się cieszyć naszym największym udziałem, najliczniejszym udziałem.